Ty jest. No, coś przywaliło. Nie wiem, czy nagle. Coś sporego, powiem ci. Hamulec trochę odpuścimy. No, to nie jest powiedziane. O. Dzwonię do pracy. Cześć, wiecie co, nie przyjdę dzisiaj, bo mnie postrzelili na rybach. Stary, i zaraz będę... Do czego się teraz strzela? Do ludzi. Do ludzi. A ja nad Nidzicą tak miałem, stary. Kurwa! Cześć! Hej! Witamy dzisiaj co? Hardkorowa wyprawa. Historia jest dość dobra, bo pojechaliśmy do Stararzecze Wisły, które okazało się totalnie zarośnięte i nie było tam wody. Albo do końca go nie znaleźliśmy. No, ale w każdym razie plama na mapie, którą znaleźliśmy i obraliśmy za nasz punkt wypadowy, okazała się częściowo zarośnięta, częściowo zamarznięta, więc jesteśmy nad Wisłą. Co będziemy łowić? Tak. Trochę generalnie idziemy w stronę ku temu, co się trafi, aczkolwiek no nie wiem, no tak plątamy się po główkach, może trafi się jakiś szczupły, gdzieś tam Adaś ma drugą jeszcze lżejszą wędkę za może tym, jakiś żeby okoń. Jakiś okoń, nie wiem, jakby cud nad Wisłą się stał, to może i by sandacz wpadł na kij, no, ale to musiałby stało. Być cud nad Wisłą. Szczególnie tu no. W naszym rejonie, nie? Tak jest, także ona jest tu dość dużą presją obarczona. Na co będę łowił? Okuma Blackrock do 30 gram, Ryobi Zauber 3000cf. Adaś ma dwie wędki, jedną lekką, drugą cięższą. Jedną delikatnie na okonia do 5 gram, cienką plecionką, taką 0,6, a drugą taką troszeczkę cięższą, bardziej pod szczupłego czy tam pod sandacza. I będziemy próbować, nie? Nie mamy dużo czasu i... Standardowo. Tekst. Jak wyjeżdżaliśmy z Kazimierzy, było super, słońce świeciło i w ogóle ja tak zły, że nie wziąłem okularów przeciwsłonecznych, bo zapomniałem. Ale dobrze jakbyś wziął, bo ci nie wiało w oczy. Tak, ale natomiast tutaj jest lekki mróz. Nawet bo dotkliwie na szczytówce, na ostatniej tej przelotce zbiera się woda i zamarza. A my jeszcze nie mamy rękawiczek, się znaczy Adaś ma jedną. Dobra, więc nie przeciągamy, lecimy łowić i miejmy nadzieję, że coś się trafi, a wydaje mi się, że się coś uda. Mamy rybę. Niedużą. Bo niedużą. Dziwnie się to zachowuje. Szczupły chyba. Piznąłem, przeciągnąłem 2 metry. Mamy szczupa. Czekujcie jak zły. O, uciekł, tu go macie, hop. No, także jak widzieliście, jakaś ryba się zameldowała. Nieduży szczupły z Wisły. Także całkiem przyjemnie. Dość krótko łowimy, a jeszcze trafił. Mam takiego dość oczojebnego woblera. Nie wiem, czy to ryba, Andrzej. Chyba, że mam zaczep i po prostu to ciągnę. No teraz stanęło całkiem. Rusza się. No już miałem takie akcje. No ale przecież sumby tu chyba nie sta. Musiałem go, wiesz, zaczepić i ściągnąłem. I ściągnąłem go trochę, no. Kurde, już myślałem, że człowieku ryba. Nie pan Eldorado trafili. No. Kraina marzeń na Wiśle. No tam kamienie leżą, tu cała opaska taka, ale wiesz, za tym mogą jakieś drapole stać, więc... Ty jest. No, coś przywaliło. Nie wiem, czy nagle. Coś sporego, powiem ci. Hamulec trochę odpuścił. A zaś rybę. No, to nie jest powiedziane. Masz przypon? Nie. Aha, to miałeś rybę. To nie jest mała ryba, powiem ci, tak? Na małą przynętę oczywiście. Ale jaja, no ja zawsze mam fakt. Szczupły. Skąd wiesz? Podchodził do góry. No, żeby go scholować do klatki. No ale to musisz go próbować ciągnąć do klatki. No wiesz, na takiej tej plecionce to... Taki zamotany, zobacz, widzisz, do góry szczupły. Bo wychodzi do góry. No. Zander by bił dno. Ale cały czas odchodzi, chciałbym go... No ale to idź ten, kontuj go. Chciałbym go trochę ściągać. No nie. Dzisiejszy dzień jest dziwny. Ty. No. To chyba nie jest szczupły. Coś to dziwne. Widziałem jakąś taką dziwną płetwę. Zmarznięty boleń? O kurde, w kamieniach idzie. A może zawrócić. To chyba nie jest. To twardo się trzyma. A czemu uważasz, że dobrze? No bo była większa szansa wyciągnąć. Andrzej, musisz zmoczyć ręce, jeżeli to doholuje wejść. Teraz ja mam podbierak, jestem przygotowany. Podbierak jest strągowy, poważny. Jeszcze ci myśliwi tu na bokach mi stresa robią. A mi palec odmarza. Twardy jest zawodnik, powiem ci. To nie jest szczupły, stary. Szedł do góry, ale teraz... Nie by chce się pokazać. Szkoda, bo jak spadł. Powoli, powoli, powoli. Widziałeś czy nie? To jest chyba jakiś białoryb i to podczepiony. Jak to wygląda mi na bolenie? To jest leszcz. Leszcz? No, jeszcze się podczepił. Daj, będziemy mieli leszcza z Wisły. I tu taki spory leszcz, powiem ci. Chyba leszcz, no. Leszczu, no. Powoli. No, także Adaś jest szarpakowcem na dwugramową główkę jakąś pewnie. Nie, powiem ci, że ostatnio za często. Świnka. No, ty masz inklinację, wychowany nad Wisłą. Człowiek od szarpaka. Ale walczy ostro. No ale to wiesz, no jego w ogóle nie wybijasz z tego. Nie. Pamiętasz jak ja na zalewach ciągnę, mówię, ty stary chyba sandacz. No. Chyba sandacz. Co się okazało? Leszcz. O, to ja chyba wiedzie w nogi. A tak nie masz z czym z nim gadać, stary. Jakby ci coś większego wzięło, to totalna dupa. Tak jak ostatnia faza ze szczupakiem, nie? I nie męczy się w ogóle gad. On skumał mnie chyba teraz i... Z tym podbierakiem. No czekaj, on udawał drzewo. Ej, palec mi odpadnie chyba, nie dokoluje. Spróbuj go tu tak do mnie bardziej, no, nie chcę tam hasać za nim. Bo jeszcze... Ja bym cię nie pomotał się, wiesz, on cię widzi i robi akcję. No ale ja jestem drzewo. Aha, pan drzewo. Pan drzewo. Skończy się na tym, że on spadnie. No może się tak skończyć, ale... Chociaż jest... siedzi za płetwę. Ale dobrze siedzi. Dobrze siedzi. Zażarł jak dziki. O, zrobił. On wiesz, on jeszcze nie. Zobacz, jak on cię widzi, jak widzi takie drzewo. Bo takie brzydkie drzewo, to on ma problem z tym chyba. Czekaj, czekaj, jak wyjdzie tu, to go spróbuję ciapnąć. Tu się nie pokaże, boi się. No. Szarpakowcy. Moi drodzy, jakbyście nie wiedzieli, na co się wali na szarpaka, to taki kajtek i takie 3 albo 4 gramy i takie leszcze biorą. Znaczy wziąłeś też mógł równie dobrze, bo powiem ci, że one czasem lubią łyknąć takiego. Ale to bardziej przytarle niż ten. Tak. No twoja ryba, Andrzej, no co ja ci poradzę. Możecie zobaczyć to ten leszcz zrobił z Adasia główką. Tu jest rozgięta, to wyszło i też tak w cały świat się rozjechało strasznie. Ale rybka jest całkiem solidna. Rozumiem, że ja mam ją wypuścić, bo ty nie chcesz. Tak. Generalnie Adaś jest lamusem i generalnie boi się dotykać własnej ryby, więc ja muszę ją wypuścić. Oh. Ale leszczyna jest super. Poszła. Tak. No, ale wiesz, jak nie wybijasz ryby z jej kierunku, to on wie, że on sobie ciągnie tak jak chce. Idzie do przodu. Podmarzną mi łapy za chwilę. No powiem ci, że no nie jest tak ciepło. Jest mróz. Ale trochę emocji dał, wiesz, ja to już w ogóle, wiesz, jakaś płetwa, boleń, zmarznięty boleń, szczupły, wychodzi do wierzchu. No, leży za płetwę. Ten kawałek, który nam się tu trafił, powiem wam, że całkiem ładny. Znaczy mi się podoba. Ale co, jeżeli chodzi, to z czym bardzo niedawno, wydaje mi się, że w ciągu ostatniej doby, bo przymrozki niedawno się pojawiły. Spadła tutaj woda, bo widać, wiecie, brzeg jest jeszcze mokry, w niektórych miejscach nawet jest lód powyżej linii wody, który jednoznacznie o tym świadczy. Nie wiem, jaki ma to wpływ na ryby, szczerze mówiąc, z tego tytułu, że... Ojejku. Wiślany wędkarz ze mnie żaden. Czasem się gdzieś poplątam, ale żeby w jakiś sposób mieć to usystematyzowane, to musiałbym skłamać. No, nie mam główki. Tam się w miarę cicho podejść. Może się coś tu kręci. A, strzelają. Tu też płytko, no to się robi. No, na sondacze to bardzo tak naprawdę nie liczę, chociaż łopka mam takiego w miarę pod to. Bardziej spodziewałbym się jakiegoś konia w tej klatce albo szczupłego. Adaś mi gdzieś zginął. Jest stary! Savoy, Silver, wodka i opakowanie po Robinsonie. Stary! Nie ma miękkiej gry. Łowię jakieś ryby po Savoyu. To tu może być trochę głębiej, bo widzę, że na środku coś się wybija. Więc po bokach może być głębiej. Pewnie leży jakiś dąb. Nie chciałbym, stary, wiesz, z ołowianym tyłkiem wrócić. Zły pomysł. Dzwonię do pracy. Cześć, wiecie co, nie przyjdę dzisiaj, bo mnie postrzelili na rybach. Stary, i zaraz będę... Do czego się teraz strzela? Do ludzi. Do ludzi. A ja nad Nidzicą tak miałem, stary. I glereria, i ludzie tu są! Powiem ci, że jeszcze, że nie wiem, nie trafia się... Zander, rozumiem, szczupły, rozumiem, ale że okoń? Ty łowiłeś na małą gumkę. Ale o tej porze roku to, co ja założyłem, to jest dobre na okonie. Nie pamiętam, że zawsze na jesieni był taki motyw, że jak wiesz, te takie tradycyjne dwucalówki okoniowe kończyły się sprawdzać i na te software playe najlepiej brały. Dobra, przedzieramy się coraz niżej. Jak wam mówiłem, jesteśmy całkowicie w nowych miejscach. Nigdy wcześniej tu nie łowiliśmy. Niby nie bardzo daleko od nas, ale jednak kawałek. Teraz to kopnął 100%. Tak? No i ładnie, aż mi, wiesz, zniknęło wędkę przy podciągnięciu. Aż Fajnie, bo wiesz, podciągałem, a tu tak, takie wzdrygnięcie w dół, że masakra. Ciężko tam masz? No bardzo mam cię, znaczy ciężko, no. Dychę mam, no. Dychę mam założoną mi. Ale taki pstryk, pstryk. Po takich pstrykach z reguły, jak większość sandaczy, które wiesz, gdzieś tam mi się na Wiśle udało w ten sposób złowić, to właśnie takie pstryknięcie krótkie i bardzo wiesz. Albo się wcinał, albo nie. Bierzmy kolejną główkę. Też jakiś ten drzewo leży. Nie wiem, czy tam nie za blisko pojechałem. A nie, guma dryfuje, bo schodzi. Znajomy pracował w biurze podróży i ze złotych tekstów ludzie nie jeżdżą na Fuerteventurę, tylko na Furaventure. Mamy za Dasiem całkiem ładną opaskę. Przed nami chyba leży jakieś zatopione duże drzewo. Dość szeroko marszczy. Wydaje mi się, że to już jedna z naszych ostatnich miejscówek dzisiaj, bo czas się kończy. A tam też coś leży, tu jest tak wąsko, Andrzej. A widzisz? Tam też coś wypłyca. Przerzuciłem się na kanibala już z taką cięższą główką. Próbujemy połowić trochę z opadu. $15 jest skuteczne. Pomysł łowienia za ciężką główką w stronę był nietrafiony. Skończył się na pierwszym rzucie. No, czuję kamienie. Przed nami leży ewidentnie jakiś pień. Poniżej też jest jakaś duża przeszkoda w wodzie. I za przepaste woda prawie stoi. No chciałbym. Mam. Patrz, wiesz ile tu jest z robactwa? Człowieku masakra. Czekaj, pokażę do kamery kiełże. Kiełże, jakieś małże, znaczy nie małże. Jakieś skorupiaki małe, nie? Ale kiełże bardzo ładne, powiem ci, takie niebieskie. Ale ich jest, szok. Dobra, wrzucam to, bo szkoda mi ich. Kurwa! Pojebało was! Stary pizło obok mnie, no. No przecież widziałem. Patrz, człowieku, gdzie strzelasz! Nie masz dziurawych woderów? Nie wiem, kurwa, obstrałem. Na szczęście możemy się przywitać ponownie. Albo pożegnać. Na szczęście wszyscy. Na szczęście w komplecie. Bo przed chwilą zarobilibyśmy od myśliwego. Znaczy Adaś stał trochę dalej, a mnie śruty minęły z lewej i prawej. Może się udało nagrać. Wydaje mi się, że się nagrało. Ale szczerze mówiąc dalej jestem trochę w szoku, bo uwierzcie, że ten huk i świst z bliska jest... nieprzyjemny. Dość przerażający. Nawet nie wpadłem na to, żeby paść na ziemię, tylko zastygłem. Michał zastygł bez ruchu, ja padłem na ziemię, zacząłem trochę bluzgać, żeby nas ktoś usłyszał. Mięso na pewno poleciało, ale uwierzcie, no... wow. No śmiechy śmiechem, ale żartów nie było. Mogliśmy się tu wszyscy nie żegnać. Tak. Wiecie, no to prawda, to był strzał do bażanta, tylko że trochę za blisko tego bażanta, jak się okazało, byłem. No, tak z metr. No, a wbrew pozorom nie zachowaliśmy się cicho. No nie, niestety, no panowie... świadomi tego, że strzelają, trochę generalnie gadaliśmy, darliśmy ryja. A widziałeś, że większość ludzi chodziła z drugiego brzegu, z naszej strony była cisza, cisza, spokój, nagle łup. A tu jeden myśliwy, którego w ogóle nie było wcześniej słychać, pojawił się obok nas. Dup! Po prostu uwierzcie, to jest strasznego. Nie wiem, ja jeszcze nie ochłonąłem po tym, no. No ciepło nam jest. No, jeszcze oczywiście do nas z ryjem, że czego my tu szukamy nad tą wodą. No tak po co tu chodzimy, nie? No, po kiego chłutu żeście przyszli, no. No i niestety, jeżeli jesteście na rybach w miejscach takich nie do końca pewnych, to uważajcie, zachowujcie się w miarę głośno. No nie wiem, wiecie, jak teraz podejść do wszystkich... I ubierajcie się na kolorowo. Nie wiem, podejść jak do wszystkich teorii barw maskujących i bycia cicho. Nie. Chyba trzeba być, nie wiem, naprawdę dobrze widocznym i zachowywać się głośno. Jeszcze dzwonek jak owce w górę. Tak, tylko nie wiem, jak to będzie miało dalej z rybami później coś wspólnego, ale no nie. No, no nie wiem, no naprawdę, no musicie uważać. Hardo, nie? Bo ja się przestraszyłem, nie wiem, czy nie mam czegoś w woderach normalnie, no. Ale wiecie, Adaś stał trochę dalej, śród poleciał po brzegu, jeden przeleciał przede mną, drugi przeleciał za mną. Także no, dużo szczęścia dzisiaj miałem. Pan ogólnie też zachował się troszkę nieciekawie, bo zaczął strzelać w dół w ogóle do jakiegoś ptaka, który prawdopodobnie nawet jeszcze nie wyleciał. Tak, do bażanta, który skończył na wodzie. No chyba nie do końca można robić takie rzeczy, a przede wszystkim to... No po prostu no masakra, staliśmy od niego no, kilka metrów dosłownie i było bardzo blisko. Gadaliśmy bardzo głośno i jakoś nie wiem czemu tego się nie zorientował, ale... Z góry od strzelania. Ale no napędził nam niesamowitego stracha, no i niewiele brakło, no jak nie wiem czy będziecie widzieć na filmie, ale gdzie poleciały śruty, ale jak minęły Pickensa z obydwu stron, to naprawdę miał duże szczęście, że nie zarobił, nie? Bo wiecie, to leci taka wiązka tematu. No. Dobra, wracając do ryb. No. Nasz rasowy szarpakowiec walnął leszcza. No taka sytuacja się zdarzyła. No. Mi się gdzieś jakiś szczupły trafił w środka Wisły, ale jak go podprowadziłem pod nogi, to też się tak do niego zbierałem. Zresztą jak do tych ostatnich. No. Ale nie była to za duża rybka, ale i tak fajnie, że w ogóle coś się działo, coś się trafiło się. Znaczy działo się dużo. No. Generalnie to jest naprawdę emocjonujący film, no jak widzicie, to grubo, bałem się, po prostu się bałem, rzadko tak jest. No, powiem wam, że no, jakoś z rybami, no to jak to jesień, no ta wyprawa dzisiejsza... Mieliśmy jeszcze łowić, ale tak. Ja stwierdziłem, że ja już więcej po tych krzakach nie chodzę, jak tu chodzą ci ludzie. No i tu tych różnych ambon szczelniczych jest masę, więc naprawdę widać, że tu sporo osób chodzi z tymi flintami, no. Także masakra. Ale tak wracając do ryb, no to ogólnie plan był jeszcze kilka dni inny. To znaczy, tak, mieliśmy jechać znowu z muchówką, ale, tak. Ale nam się ekipa trochę wysypała, czas obciął i po prostu zostaliśmy skazani tutaj na lokalne. Jak wiecie, znaleźliśmy sobie jakieś starorzeczek, tak, które okazało się, że częściowo zarośnięte, częściowo zamarznięte. Generalnie to, które znaleźliśmy, to było nie to, o którym myśleliśmy, no. Ale no, nie nadawało się do łowienia, została Wisła. No i zamiast my coś złowić, to prawie padliśmy ofiarą. No. Byłbyś grubym bażantem. Bardzo grubym bażantem. Takim bardziej struś. No powiem wam, że naprawdę, nawet bez tych rękawiczek już mi jest ciepło, no. A było źle. Już się boję. Strzelanie jednak do ludzi, szczególnie do was, bardzo rozgrzewa temat. Nie wiem, zachowujcie się głośno, ubierajcie się kolorowo. Nie tak jak ja, tylko jakoś tak bardziej kolorowo. No, szczególnie jak idziecie w takie miejsca, gdzie po prostu jest dużo bażantów, różnej zwierzyny, no to czyli jak jesteście nad rzeką. Wszędzie, no jak nie w mieście, to no, nad rzeką to dokładnie, jest mnóstwo krzaków, teraz panowie bardzo ostro polują na bażanty, co jeszcze tam, nie wiem. Nie wiem, co, do czego ja się jeszcze strzela, pojęcia, chyba do mnie. Ale do ciebie się też strzela, z tego co widać. No i dlatego ta moja niebieska kurtka, z której kiedyś tam żeście się śmiali, że bardzo jest typowa na ryby. Powiem wam, że jednak będę z niej korzystał. Wolę, żeby się dwie ryby spłoszyły. W następnym filmie zobaczycie mnie w czymś bardzo czujnym. Albo po prostu zaczniemy dalej jeździć w góry, gdzie nie strzela się. No, bo są kamyki na brzegu, a nie krzaki. No i stoi się z reguły bardziej w wodzie, więc trudno się pomylić. Śmialiśmy się, że w styczniu woda jest komfortowa. Jest, tak. Bo nikt cię nie zastrzeli. Tak, bo nie zostaniemy zastrzelony. Dobra, kończymy, dobra. Bo musimy lecieć. Tradycyjnie za wszelkie lajki i suby jesteśmy wdzięczni. Do zobaczenia do przyszłego piątku. Mam nadzieję, że dożyjemy i nikt nas nie zabije w jakichś krzakach. No ja już się będę zastanawiał nad następnym wypadem. Ja potrzebuję jakiejś przerwy od tego. Ale żeby po prostu nie iść w temat dużych krzaków. Nie chcę zostać wypchany i powieszony nad kominkiem. Dobra, trzymajcie się. Hej.